potępiamy. Potępiamy tak zwaną czarną literaturę, grożącą rozpacz i bez siłę człowieka. Dlaczego skupiłem na sobie całą uwagę? Dlaczego stoję na pierwszej linii frontu? Nie wiem. Nie mogły spadać żadne okruszyny, ale wokół ciebie leżało ich najwięcej. Ty przy stole obcinałeś paznokcie, temperowałeś ołówki, czyściłeś wykałaczką uszy. I tak, i tak! Dobrałeś się do niej. Zhańbiłeś pamięć naszej matki, a ojca wsadziłeś do łóżka, żeby nie mógł się ruszyć.